pokażę teraz, jak wykorzystać bibliotekę standardową i plik nagłówkowy IO Manipulation do tego, żeby sformatować to, co wypisujemy do konsoli. Powiedzmy, że będę miał jakąś liczbę zmiennoprzecinkową. Jeśli teraz uruchomię nasz program, no to ona zostanie w całości wyświetlona w konsoli. Zobaczcie, wyświetlona została, ale z pewnym zaokrągleniem, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6 liczb znaczących jest wypisanych standardowo. Jeśli chcielibyśmy ich wypisać więcej, to musimy tutaj dopisać set precision, tak? I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 liczb. No to ustawmy precyzję na 9 i teraz w konsoli pojawi się liczba w całości. Czyli będziemy widzieć, jaka jest liczba w całości wpisana do konsoli, taka jaką podaliśmy.